Moc modlitwy jest tak potężna, gdybyśmy byli świadomi, jak wspaniałym, cudownym instrumentem zbawienia, przemiany tego świata jest modlitwa, pewnie modlilibyśmy się nieustannie. Zaprasza nas do modlitwy nieustannej święty Paweł. Módlcie się nieustannie. Przecież nie chodzi o to, żeby odmawiać tylko pewne formuły, ale chodzi o to trwanie, o tą świadomość, o tą obecność. Kiedy jest się z osobą, która kocha, przeżywa się jej obecność, czasami nie trzeba słów, ale robi się wszystko w jej obecności, by była szczęśliwa. Tak, robić wszystko, by Bóg był szczęśliwy. Trwać w modlitwie. Moi drodzy, to jest najwspanialszy instrument przemieniający oblicze tej ziemi. Zwróćmy uwagę, choćby mówi się, że największym świętym XX wieku jest ojciec Pio. 30 części różańca. On nigdy nie wypuszczał różańca z ręki. Ciągle z tym różańcem w ręku były dni, że 40 czy 50 części odmawiał. To znaczy, że musiał modlić się cały czas. Cokolwiek innego robił, on też jednocześnie zawsze modlił się na różańcu. Może nie do końca była pobożna jego modlitwa, bo zajmował się wieloma rzeczami, spowiadał. Ale on gdzieś ten różaniec zawsze przesuwał w rękach. Mawiał, że silniejszy od bomby atomowej. Zobaczcie inni święci XX wieku. Święty Jan Paweł II. Nasz rodak, jakże wspaniały, jakże cudowny. Ileż on niesamowitych rzeczy zrobił. Codziennie odmawiał wszystkie cztery części różańca, plus część przypadającą na dany dzień. Każdego dnia pięć części różańca. Był tak zapracowany. Tak. Miał pięknie skonstruowany dzień, zaplanowany. Zawsze miał czas na różaniec. Bo wiedział, że tam, gdzie idzie razem z Marią, tam będą działy się wielkie owoce. Gdziekolwiek Jan Paweł II nie pojechał, szczególnie widzimy to w historii Ameryki Południowej, tam, gdzie Jan Paweł II jest, zawsze są zmiany, zawsze są nawrócenia. On, kiedy jechał, zabierał ponoć nawet nie tylko dziesiątki, setki kilogramów różańcy, całe palety z różańcami, wszystkim rozdawał różaniec. Zobaczcie, gdybyśmy uwierzyli w tę moc modlitwy, ktoś powiedział, na świecie mogłoby być o wiele mniej zła, gdyby wierzący lepiej się modlili. To nam dał Bóg tę wspaniałą możliwość współpracowania z Nim w dziele zbawienia świata. To nas zaprosił do współpracy przez modlitwę. Możemy czasami być natchnieni też do innych dzieł, ale też szczególny i na początek przez modlitwę. Wchodzimy w tę niezwykłą bliskość z Bogiem. Dziecko samo cóż może, ale kiedy trzyma się tatusia za rękę, idzie razem z tym tatusiem, jego mocą może zrobić niezwykle wiele. Moc modlitwy to jest coś, do czego zostałeś powołany. Bóg zaprasza cię nie do małych rzeczy. Bóg zaprasza cię do wielkiej miłości, do wielkich rzeczy. Uwierz w potęgę i siłę modlitwy. Uwierz, że Bóg działa, kiedy ty się modlisz. Kiedy ty się modlisz, zmienia się oblicze tego świata. Ty możesz zrobić tak wiele. Pozwól Panu Bogu działać. Ciebie Bóg do tego zaprasza. Zobacz, ile możesz zrobić. Moi drodzy, jak tak naprawdę uwierzymy w moc modlitwy, to my sobie nie uświadamiamy naprawdę, jak wielkie dobro na świecie może dzięki temu się dziać. Tak, każda Twoja zdrowaś Mario, każda Twoja kropka w modlitwie zmienia ten świat, staje się lepszym. Zawsze, kiedy się modlisz, budujesz cywilizację miłości. Ale kiedy brakuje modlitwy, kiedy brakuje tego działania z miłością, kiedy masz czas na wiele innych rzeczy, ale nie masz czasu na modlitwę, nie dzieje się za wiele dobrego na świecie, wręcz przeciwnie. Zło może się rozwijać. Hamujemy zło modlitwą. Matka Boża w Medjugorju, jak wierzymy, powtarza, zaprasza, by modlić się 3 godziny na dzień. Czy ona zwariowała? Czy ona nie wie, że my nie mamy czasu? Ona wie, co jest nam potrzebne. Ona jest naszą kochającą mamą. Mama wie, czego dzieciom potrzeba. Wielu moich przyjaciół kłóciło się z Matką Bożą. Matka Boża, ja nie mam czasu. Gdzie 3 godziny? Ale kiedy w końcu uwierzyli, czasami po wielu wizytach w Medjugorje, pielgrzymkach, dopiero dali się przekonać. Kiedy zaczęli się modlić, to się zdziwili, bo mówią, teraz mam czas na wszystko. No bo z Bożym błogosławieństwem w godzinę zrobisz to, czego samemu przez cały dzień nie zrobisz. Kiedy masz czas na modlitwę, masz czas na wszystko. Jak nie masz czasu na modlitwę, na wszystko zawsze będzie brakowało ci czasu. Uwierz. Daj się zaprosić na nowo. Uwierz w potęgę modlitwy. Uwierz, że przez modlitwę możesz być bardzo blisko Pana Boga. A o owocach przekonasz się dopiero tam, za granicą śmierci. Gdybyśmy od razu zobaczyli te owoce modlitwy, to byłby jakiś biznes. A Pan Bóg chce, żebyśmy wierzyli, żebyśmy ufali. Módl się z wiarą, wierz, bądź przekonany. Pan Bóg nie zmarnuje ani kropki z Twojej modlitwy. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.